wraz z Tango 2889 zwiedzamy sobie były Metron, byłą fabrykę Metronu produkującą wodomierze. Tutaj nawet jest napis. Jakieś ciekawe miejsca, jakaś główna hala. Jest pozwiedzać. Trafiliśmy jakichś fajnych ziomeczków i sobie razem z nimi zwiedzamy. Trochę mi głupio nagrywać. O, jakieś niebieskie gówno. Sobie jakieś gumuleum. Ślisko tam jest. Tam uważaj, będziesz chodzić, bo jest tam ślisko. Zbiory jakieś tam naprawdę. O, możemy podejść tam. Ja tam się ślizgałem, ty raczej nie wiem, czy w protektorach się będziesz ślizgać. Niech do tego biura podejdę, ale może to zaraz. Nie spodziewałem się, że moje marelki będą się ślizgać na tym. Coś tu jest ciekawego? Standardowy urbex. No, co do samego Metronu, to były największe zakłady produkujące właśnie takie mechanizmy do wodomierzy, w ogóle tam do zegarów, działające w Polsce czy tam. No, tu mamy nawet panoramę Torunia i pustkę. No tak, urbex to czasami trochę taka pustka. Teraz znowu przez śliskie miejsca. Ciekawe co to jest. Mocny akcent. Widzieliście? Patrzcie, co typ złowił. Co ten typ tam ogarnął. O, Bartek! W sumie do Bożego Narodzenia jeszcze trochę jest. Trzeba było solnik zrobić. Jeszcze mają czas, żeby tak. No i właśnie solnik. No, właśnie solnik. Wtedy to się zrobi dopiero świąteczna atmosfera. Tam w ogóle była jakaś tablica. Patrz, jaki wózek, ej. No. No, tam w ogóle była tablica, tam gdzie masz ten. I to w ogóle jakaś była tablica, nie wiem, osiągnięć, albo po prostu coś o jakichś ludziach było. I masz tam ziomeczka, który upolował jakąś ogromną rybę. I... No proszę. Zabawne to jest. Tutaj masz... Widzę właśnie, że grubo. Ej, ładny kolor. No, no ciekawe. No, tutaj przechodziliśmy obok. W ogóle opowiem wam jaką fajną historię. Jaka fajna historia nas spotkała. Bo mieliśmy zwiedzać szklarnie opuszczone, ale był mały przypał, jakiś tam ziomek się kręcił. Chciał nas przegonić. On się bujał takim czarnym, fajnym autem z różowymi napisami. No i tam policja wezwał. No i koniec końców stwierdziliśmy, że przyjedziemy po jakimś czasie jeszcze raz. I te po jakimś czasie jeszcze raz, no niestety, ale dalej byli tam ci ludzie, dalej była policja. Koniec końców spotkaliśmy grupę urbexowiczów i się z nimi wybraliśmy. To jest jakieś biuro w ogóle, patrzcie na to. Ja mówię nieskładnie, ale dzisiaj dużo było gadania, już jestem niewyspany. I taki efekt. Dobra, może nie będę podchodzić tak blisko okien, tym bardziej z latarką. Motorola, patrzcie co tutaj mam, jakie tutaj są skarby. Myślę sobie, ktoś tutaj kiedyś pracował i otworzył tą szufladę i ona już została otwarta.
Znaczy ja wiem, że to jest moja romantyczna wizja urbexu. No. Jakaś gazeta. Czy ja przejdę tędy do Bartka? No, bo tak się zamyka na świat. Ciekawe, co ciekawego bym znalazł w tych śmieciach. Coś tam było, Bartek? Okej. Okay. No to, po czym? Znaczy pewnie ktoś się bawił ogniem tutaj, wiesz, to jednak opuszczone stoi. Wow, 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 wow. Widzisz tą szafkę, Bartek? Targałbym to, jak cygan bym targał tą rowościankę. Co my tutaj mamy? Całą dokumentację. No, w ogóle to jest straszne, że ten, że... Czekaj. Aha, okej. Okay. Trzeci rok. No. Straszne jest to, że ci ludzie nie usuwają takiej dokumentacji, bo to jednak są dane poufne. O. Aha. Lubucki Andrzej Kości, 51 roku urodzenia, zdolny do pracy. Tam są nasi ziomeczkowie, którzy chyba jeszcze nie wyrazili tego, że chcą być na filmie, ale będą. Chyba tak mówię. Dobrze. 6 minut. No chyba sobie w lewo pójdziemy. Może gdzieś w górę jeszcze da radę. A tutaj? Czekaj, Bartku. O kurwa. Co? Tak. Ała, o kurwa, rzeczywiście. Nie chciałbym tam spaść. Patrz na to, Bartek. Bartek, jakie chcesz piwo? Patrz. Wow. Nie chcesz sobie fotę zrobić? Trochę jebie trupem. Ale nic tam nie ma takiego. Może oprócz trupa. A co tam jest? Myślę, że ty masz całkiem fajne umiejętności fotograficzne. No, najwyżej wezmę i wyiskam z filmu. Wyłuskam, przepraszam. Apteczka! Bartek, sprawdźmy. Sprawdźmy, co jest w środku. Ty chyba jeszcze pełna nawet. O. Nie. Tylko robię. No. Patrz na to radio, Bartek. Muszę tu się kiedyś z Nikolą przejść. Sam na sam. Naprawdę jest co zwiedzać. Czekam. Nawet dwie chwile mogę poczekać. To wygląda na pułapkę dla takiego Marcina jak ja. Patrzcie. Jak to pociągnę, to wyskoczy obcy z Half-Life'a. Ale tu jest... Czekaj. A, patrz, Glory Hall. Filarka. Dokumentacja. Tu jest dyżurka jeszcze ochroniarza. Patrzcie. Tu jest dyżurka ochroniarza. Przy bramie gwiazdowej jakiej. Tu mamy kolejny budynek. Ile tutaj tego jest? Była. Znaczy była, no ja mówię, że jest. Ale coś mniejsza o to. Piękne zapachy. Kochani widzowie, telewidzowie. Szkoda, że nie czujecie tego. Jakby ktoś umarł i się zsikał. No, dokładnie. Też bym się trzymał trochę bliżej. Tym bardziej, że razem tu przyjechaliśmy, tak byłoby sympatycznie. Oni chyba już poszli stąd. No, już gdzieś dalej poszli. Ale mają bardzo, bardzo duże tempo, bardzo wysokie tempo zwiedzania. Nie to, co ja. Idzie do strony. Kurwa, wyjmę minę. No, wyjmę, czekaj, ty mówię. Pierwsza się. To jest zajebiście. Wiesz, jak to zdjęcia będzie, to na ciebie papierem. Ale serio, zajebiście to wygląda. On jest fotografem. Jest, on tak schodzi. Fajna foto będzie. Co tu się dzieje? Wow.
Bartek przypomina, że to się płaci, więc... Co tu mamy ciekawego? Nic. Wszystko rozpieszczone. No. Tak, ale nie dzisiaj. Nie jesteś kierowcą? Dzisiaj nie, ale normalnie to jeżdżę. W zasadzie. Już częstujesz. Nie ma COVID-a zaszczepieni. O, to jest tak samo. Ale to labu... To jest nie, to? No, to kurwa, no nie wiem. Dzięki. Labu jest zjebane, ale to... Jak to nie było? Jak tam? Możemy pójść do piwnicy właśnie, tylko też chciałem zobaczyć tą część, a... tam jest jakiś fajny wózek. Pararara, i pomyślcie sobie, że tutaj kiedyś ludzie pracowali. Więc się odłączyłem od ekipy. Szalonej ekipy urbexowej, których poznaliśmy tutaj niedaleko. O, dobra. Tak wygląda ten metron. Metron. A co tam jest? Rozdzielnia. A, rozdzielnia. Tak. Co, to chcesz te podziemia zobaczyć? No fajnie by było. To chyba się rozdzielimy, bo oni chyba spadają stąd. Ale czekaj, chwila, nie idą dalej. A wy ziomeczki idziecie dalej, czy... Idziecie na kolejne budynki, czy spadacie? Nie, na kolejne. Okej. Okay. Idziemy na kolejne. To dobra, to chodźmy na kolejne. To ja i moja chłopska morda. Tam Bartek idzie. Bartek? Nie. Nie macie? Nie chcesz być na filmie? Dobrze. To będziesz. Będzie. O, jakie proste wejście. Wow. No Marcin tutaj mógł siedzieć i przeglądać dokumenty. Ciekawe, co jest ten czerwony proszek tutaj na ziemi. Taki rozsypany się. Spawalnia. O, drabina. Jest drabina. O, ładne. Fajne. Idziesz do naczelnika? Idź. Mobil One. Wow, kurczę. Piękny zapach. Ta część biurowa jest fajna w ogóle, tam z tymi klaserami. O, wow, co tam jest? Głosy ze ściany. Się jak zwykle opierdalają. Tu jakiś plakat. Słucham? Mówię, że uwaga, idę. Aha, dobra. To zapraszam. Tu jest naprawdę mega. O, jeszcze ta szafa. Co my tu mamy ciekawego, proszę Państwa?
Ach, tabliczka znamionowa. O, właśnie, teraz już wiecie wszystko. Zintegrowane systemy opomiarowania i rozliczenie. Mega. Tam jest w ogóle taki ten. O! Stopę, to mi na suchu pomaga w pracy. Ale tutaj klimatycznie woda sobie kapie z dachu. Tu można było ładne zdjęcie zrobić, jakie są te żółte boksy takie. Podoba mi się, bo cały czas wychodzi, jakbym grał w grę, w sensie widz to zobaczy na filmie, bo idziesz przede mną i masz tryb widzenia drugoosobowego? Trzecioosobowego właśnie. Co my tu mamy? Wypełnienie jakieś. Ała! No. Nie jest ci gorąco? Można wiatrak włączyć, Bartek. Spójrz do góry. Nie chcesz? Ja mówię, trochę ciepło jest. Może po prostu konfejtera rozepnę bardziej. Mamy kolejną nicość. Ale ta wielka pustka w wolarzu jest mniejsza. Patrzcie tam. Taka przestrzeń. To jest zwłoki. Tam jeszcze większa przestrzeń, ale my idziemy prosto. Bo chaos to moje drugie ja. Ziemka, dość płytka, jak chcę zobaczyć sobie to biurko. Pararara. Patrzcie, są kanały techniczne. Ciekawe, coś poleci. Co my tu mamy? Kochane dzieci. Pycha. Wszyscy mnie opuścili. Biedna Nicola została w pracy, niestety. O mój Boże. Ale ją zabiorę tutaj kiedyś na spacer. Romantyczny. Uuu. Proszę, ja ciebie. Chyba Bartek jest za moimi plecami. Tak. Golf Tango Julia Echo. Panato. No. Cieszę się, że się urbex uda. Już bałem się, że faktycznie zrobimy urbex w Minecrafcie. No oczywiście. A nie chcesz tutaj zobaczyć? Wiesz, to są śmieci jakieś, ale... Tam, co jest? Co się... Tam są rozdzielnie. A, rozdzielnie. A nie chcesz tu się przejść, Bartek? To wygląda na całkiem coś ciekawego. No, jakieś śmieci. Patrz. Tam, dalej, w prawo. Dołem gdzieś przeszli. Gdzie dołem przeszli? Cały czas tym korytarzem prosto, to jest drugi korytarz. Aha. Więc wiesz. Warsztat. Bo jeszcze ogółem ten budynek, znaczy ten budynek, ten zakład cały, cały ten metron, on jeszcze ma biurowiec. Ten biurowiec też można zwiedzać. Kiedyś tam buszowałem po tym biurowcu. No. Bartku, ja to mówię do kamery. Ale cieszę się, że chciałeś wejść w interakcję. Nie. Wyjątkowo nie. Co chcesz, Bartek, tam pójść?
Chcesz tam pójść? Wiesz co, tam już byłem. Aha, no okej. Okay. To rozdzielnie. A coś tam jest, czy pusto? Pusto same. A. Ale i tak, stan tego budynku jak na centrum miasta jest całkiem okej. Okay. O, wreszcie jakiś ciemny korytarz. W ogóle pomyślałem, że... Ale drzwi. Transformator. Tak, no transformator. Nawet tam są takie specjalne, te porcelanowe. Nie wiem, czy widziałeś. Jakbyś się nie schylił, to bym nie zobaczył. Muszę jednak się bardziej rozglądać. Ta lampa ładnie wygląda. Tak sobie wisi spokojnie. O, i gaśnica. A to już jest kolejna. Tutaj dużo gaśnic jest takich. Patrz, i pomyśl sobie, Bartek, że jakieś ludzie pracowali. O, to są nosze, tu jest spokój medyczny. Coś dla nas. Bo to jest magazynek. Kurwa, nie, stary, to są nosze, my w batalionach. Tak. To są nosze, Bartku. To ja bym je kurwa wyciągnął. Niestety nie możesz. Ja wiem, że nie było mało, to był pierwszy do tych noszy. No, ale ciekawe, to był jakiś magazynek, czy to był pokój medyczny? Magazynek. No, ale też mi się właśnie wydaje, że magazynek, bo na pokój medyczny trochę za małe. O, fajnie. No to jest to, co mnie ciekawi, czyli biura, tona dokumentów. Tararara. Tararara. Piękne. Ile kabli. Tam też jakiś tam generator. No to nic ciekawego. Zapnijmy coś w tym skrzydle i chyba pójdziemy do góry, bo oni chyba poszli do góry. A nie, tam faktycznie. Co my tu mamy? O, wow, kurczę. Bartek, a wytarłeś nogi? Jesteś winny, jesteś. Kurczę. Co my tu mamy? Ej, rozwiążemy sobie krzyżówkę jakąś? Dawaj. Nie, nie jestem. Jakie szafki. No, na próbki. Co jest ze ścianą? Jakieś czerwone te creepy tasiemki. Bartoneli, Bartoneli chyba jest z lewej. A jak zwykle samotnie. To też jakieś biuro. Nie wiem, gdzie jestem. Ale to też jest jakaś pozostałość po biurze, ale jest zbyt duży syf, żeby tam się w ogóle wbijać. Wow. Szatnia, to była szatnia, moi mili. I ten obiekt jest naprawdę gigantyczny. To jest studzienka. Opie, nie zaczepiaj się. O, Alfa Tango 556 jest tam. Kolejna studzienka. Kubeł na śmieci. Wow, Bartek to potrafi coś znaleźć. Ale to już przeterminowane jest. I to nie jest alkohol. To nie jest alkohol, Bartek. Czy ty mnie zaprowadziłeś? A, okej, przepraszam. No. Panie. Chyba nie, ale znaczy może być jakiś mały szyb taki z rurami. Całkiem to możliwe.
tam jest właśnie? Coś tam jest ciekawego? O, składzik. Czy ja cię przepuszczę? Proszę bardzo, Andrzeju. Ej, no ale... Wytłumaczy mi ktoś, czemu to tak wygląda? I co, ktoś tu wchodzi przez takie małe okienko? Co? Wow. No. Bartek, skosimy trawnik? To jest... On, ta woda jest do tej pory. No. Wyjście. O, ale ładne to wyjście. Powiem ci, Bartek, że jednym z moich marzeń było sobie zwiedzić firmę produkcyjną. To mam trochę takie coś właśnie teraz. Taki zalążek szczęścia. Czy bardziej chodziło mi o taką typową produkcję, jak są te wszystkie wosy na przykład, czy liry. Też przyjemnie. Patrz na to, Bartek. No. Dzień dobry, a co dzisiaj możemy sobie zamówić? A, syf mają panie tutaj. Już Karol odwiedzają, nie będzie im przeszkadzać. Osłonięta, na szczęście tam wcześniej była nieosłonięta. Tak, tak. I jedna była kartonem zasłonięta. A ty jej nie widziałeś chyba, bo nie wchodziłeś tam, gdzie ja. To ta kartonem, to w ogóle pułapka była na kogoś. O, sympatyczne miejsce. Wszyscy słyszeli, że jest nagrane, także... Nie no, wytnę, może. Aha. Bartku, którą mamy godzinę? Okej. Okay. Tu są kible, nie wiem. A może ja bym chciał coś naprawić? A nie, wydawało mi się. Aha, no tak. Kaski? Patrz, jak jest te, to są te szklanki, jak babcie mają. Słyszę jakieś stworzenia. Pobrałeś już klucz i kask? Co cię martwi? To jest ptak. Tak, słyszałem. Ale to raczej nasi. No. O, w sensie... A, o, to ciekawe rzeczywiście. Co? O. I ciekawy zapach. Taki chemiczny, ale ciekawy. No. W ogóle wiesz, Bartek, że będzie wkrótce wyburzane wszystko? Będzie wkrótce wyburzane.
Nie, o kurczę. I kasku też nie zabraliśmy. Dziwne te konfitury. To... Zróbcie post na swojej stronie i wyślijcie to na nasz, żeby się mapping zesrał. Dobra, znaczy ja mam tylko Instagrama, Bartek ma chyba face, masz face. Ja mam face'a no. I Instagrama. To chodźmy. Gdzie to widziałeś, Bartek? Po prawej. Dobra. Parara. Parara. No. Dokumenciki. Bartek, coś drukowałeś? Nie. Ja po prostu tak sobie mówiłem, ale sobie nagrywam przy okazji, także nie przejmuj się. Czekaj, Bartek, nie słyszycie? Znaki niebezpieczeństwa. Punkt odkażania. No, to ekstra wygląda. Dobra, bo ja nośnik to odpadał, nie? Ja pierdolą to na bank odpadał. Śmieć by. Idziesz dalej. O, apteczka. A wiesz, że sól jest ten, woda utleniona jest zastępowana przez sól fizjologiczną w większości apteczek? A właśnie, mówiłem ci. Sól fizjologiczna działa. Oczywiście, bo topi tkanki woda utleniona. Czy topi tkanki, rozcieńcza je, rozrzedza. Gomora. Gomora. Co tu mamy? Ciekawe, czy działa. O, łyżka. Cześć, łyżka. Cześć, Marcin. Jest nieważne. Okej, rozumiem. Nie spodziewałem. Wydaje mi się, że ten obiekt jest dużo lepszy od tej szklarni. Ale faktycznie już trochę się kręcimy w kółko. Ja bym przepisał gdzieś dalej do kolejnego budynku. Chyba tak zrobimy właśnie. A jak to jest pierdzielanie? No. Ale chciałem dokumenty pobrać. Kurczę, znowu. Jak zwykle, skargę napiszę. Co mówisz, Bartek, że interweniujesz? Magazyn kwasów. I taka woda typowo kwasowa. Jest też jakiś magazyn. Tam się lepiej nie wychylać. I butle.
Patrz na to. Pisze niepoważnie, jestem wzbroniony, to możemy wchodzić. Dobrze wiedzieć. Co Bartek, ewakuujemy się z ziemeczkami? Dobrze. Nasz zespół zakończył podróż. Trafiliśmy już do auta i się zwijamy. Było spoko, poznaliśmy fajnych ludzi. Tyle. I teraz tu ktoś tyłuje, znaczy zawraca ten jeden z naszych ziemeczków, ale widzę, że jest problem. No, jak się ma takiego dużego Citroena, to tak jest. No. To jest choinka, a nie Citroen. Jakbyś mógł obniżyć telefon. Tak, bo ci zasłaniam lusterko, nie? No ale to jest wiadomo, złej baletnicy. Jak to było dalej, Bartek, powiesz? O kurwa, nie wiem. Nie znam tego przysłowie, panie. Nie, że tam rąbek u spódnicy coś przeszkadza. Aha. No. Ale faktycznie, no trochę chujowo z mojej strony, takie zasłoniłem. Tak czy siak, kochani, Metron zwiedzony, bardzo fajne miejsce. Co prawda nie wyszło tak jak chcieliśmy, tak jak ja chciałem, bo chciałem zrobić sobie tak bardziej taktycznie, z bronią. A nie chcieliśmy robić przypału, na koniec Bartek i taki zastrzelił. Trzymajcie się do następnego, kochani.